Integracyjny festiwal sportowy to było wyjątkowe przeżycie. Nauczyłem się kilku naprawdę niesamowitych dyscyplin sportowych. Pierwszy raz grałem w życiu w tenisa, to było niesamowite. Przypomniałem sobie też, jak wygląda goalball, jakby wymarzona moja dyscyplina sportowa. Przyjeżdżając na obóz, w ogóle nie spodziewałam się, że będzie tak fajnie i super. I tak naprawdę obóz spełnił moje oczekiwania trzykrotnie lub pięciokrotnie bardziej. A dyscyplinę, o której nawet nie myślałam, że będę chciała uprawiać i podkolić, był Nordic Walking. Byłam dwa razy i bardzo mi się spodobało, bo warunki też tutaj krajobrazowo-przyrodnicze są tak piękne, że warto było z tego skorzystać, ale możliwości jest tak wiele, począwszy od kajaków, a skończywszy właśnie na bocznej siatkówce, czy nawet dzisiejszym palancie, że każdy znajdzie coś dla siebie. Duża część jest tego, że tutaj jest bardzo bogaty ten harmonogram, także dużo tych dyscyplin i różnych tam zajęć dodatkowych. Bardzo mi się podobały kajaki, bardzo chętnie lubię zawsze pływać na kajaku. Jak mam fajną ekipę, to jeszcze lepiej się pływa, bo wiadomo, samemu czy nawet we dwójkę to tak biednie, ale jak się ma ekipę 10 kajaków, do każdego można podpłynąć, pogadać. Jestem po raz pierwszy na obozie sportowym dla osób z niepełnosprawnością i uważam, że jest to świetna inicjatywa integracyjna dla osób, które chciałyby poznać nowe osoby, ale też i świetna rozrywka, która może wpłynąć też pozytywnie na nasze zdrowie oraz też pozwala nauczyć nas samodzielności, wykonywanie pewnych zadań oraz współpracy w grupach. Bardzo mi się podobało na tym obozie to, że mogliśmy pograć w palanta, w którym drugi albo trzeci raz w życiu graliśmy, więc to była bardzo fantastyczna zabawa. Mogliśmy testować różne sporty, na przykład poranne te ćwiczenia zdrowy kręgosłup. To naprawdę mi pomogło, bo ja wtedy cały czas się garbię, więc nie było mi to przyjemne, ale trenerzy, ta kadra wykwalifikowana tak mi pomogła i tak doprowadziła mnie do tego, że czuję się lepiej. Wyprostowany, uśmiechnięty, zadowolony. To są takie odrywanie się od rzeczywistości, z dnia codziennego. Monotonność, jaką mamy na przykład w pracy w domu. Instruktorzy dobrze się z nami dogadują, mamy świetne wsparcie od nich i nasze relacje są na dobrym poziomie. No sport daje mi radość, pasję, rozwinąć się swoich właśnie umiejętności, też ruchowych. Dzięki temu jestem bardziej sprawniejsza też w przyszłości. Mój rozwój fizyczny się, że tak powiem, polepszył, ale też także tak zwany rozwój osobisty, który jest, można powiedzieć, główną ideą impów, bo tu chodzi o to, przede wszystkim o to, żeby poznawać nowych ludzi, żeby się wzajemnie integrować poprzez sport, poprzez aktywność fizyczną. Wszyscy się wzajemnie integrują, wszyscy się wzajemnie lubią, szanują i kochają. I to jest piękne. Witam wszystkich bardzo serdecznie, mówiąc dobry wieczór. A myślę, że to słowo jest dla mnie wyjątkowo dobre na samą dobę. Bo w końcu 24 godziny na dobę dla mnie. Zapraszamy na pizzę. Stawiamy. Uśmiech! No, ale ja już widzę, że na horyzoncie pojawia się uśmiech. Podobało mi się, gdyż jest dużo aktywności w jednym miejscu. Bardzo lubię być w ruchu, lubię przebywać z ludźmi, lubię rywalizować. Rywalizacja tutaj jest na standardzie. Jest to obóz bardzo super, poznałam wielu wspaniałych ludzi, wielu przyjaciół i znajomych. Do tego wyjazdu jakby zachęciła mnie moja ukochana narzeczona. Serdecznie ją pozdrawiam stąd, Natalkę, bardzo serdecznie ją pozdrawiam. Ona jakby mnie zmotywowała do tego, żeby zacząć trenować, za to jej ogromnie z serca dziękuję.
Dziękuję właśnie przede wszystkim kadrze, która jakby zorganizowała wszystko to, gdzie się znajdujemy. Nie powinniście tego żałować, a jak nie byliście i mieliście okazję, to musicie pożałować. Postarałam się przełamać te bariery i próbowałam tyle dać siebie jak najwięcej. Każdy ma jakieś talenty, wiadomo, jeden ma ich mniej, drugi ma ich więcej. Każdy ma jakieś pasje, talenty i warto je rozwijać. Warto odkrywać jakieś nowe, warto poznawać nowych ludzi. Nie wolno się zamykać przede wszystkim. Warto marzyć i walczyć o te marzenia i nie widzieć przeszkód.